Nasza szkoła kształci w zawodzie technik budownictwa w następujących kwalifikacjach. Jest to kwalifikacja B16, wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich, klasyfikacja B30, kwalifikacja, przepraszam, B30, sporządzanie korzyści oraz przygotowanie dokumentacji technicznej, jak również kwalifikacja B33, organizacja i kontrolowanie robót budowlanych. Zajęcia praktyczne odbywają się u nas na warsztatach szkolnych, na odpowiednio przygotowanych stanowiskach pracy, odpowiednich działach przystosowanych do odpowiednich kwalifikacji. Natomiast praktyki zewnętrzne, czyli praktyki zawodowe, odbywają się w zakładach pracy właśnie związanych z działem budowlanym. Zapraszam Was serdecznie do naszej szkoły. Mamy fantastyczną możliwość przygotowania Ciebie nie tylko do matury, ale również do zawodu w naszej szkole Zespół Szkół nr 1 w Kłobucku. Zapraszamy Cię serdecznie. Wejdź na naszą stronę internetową, zobacz naszą ofertę edukacyjną. Wejdź również na nasz profil na Facebooku, na który Cię bardzo serdecznie zapraszam. Jesteśmy jedną z większych placówek w powiecie kłobuckim, do której zapraszamy Cię na edukację. Pozdrawiam serdecznie z naszej pięknej, wspaniałej szkoły. Technik usług fryzjerskich to kierunek nauczania realizowany w naszej placówce, który daje przede wszystkim konkretny zawód i konkretne umiejętności, a jednocześnie nie zamyka drogi do dalszego kształcenia, ponieważ uczennice oprócz egzaminów w kwalifikacjach zawodowych zdają również maturę, która jak ogólnie wiadomo jest przepustką na studia. Cześć, nazywam się Karolina. Rok temu wybrałam tę szkołę. Jestem na kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych. Bardzo polecam tę szkołę. Jest naprawdę przyjemna atmosfera, wiele się nauczyłam. I tak teraz tutaj sobie trenujemy, ćwiczymy, flambirujemy potrawy. Eksperymentujemy. W tej chwili był boczek na słono, za chwilę będą jabłuszka na słodko. Mam na imię Magda. Od 2 lat uczęszczam do Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych. Osobiście bardzo polecam ten kierunek, bo atmosfera na praktykach czy nawet na zajęciach teoretycznych jest bardzo miła, bardzo przyjemna i ogólnie bardzo polecam tę szkołę. Cześć, jestem Dawid. Zapraszam serdecznie do Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku. Witamy serdecznie w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku, konkretnie w sali symulacyjnej, w której odbywają się zajęcia dla zawodu technik ekonomista. Jest to pracownia, w której autentycznie wykonuje się wszystko to, co w zakładzie pracy. W tym roku mamy jak co roku piękną ofertę edukacyjną dla uczniów naszej szkoły, bardzo szerokie spektrum różnych kierunków kształcenia. Ja osobiście zachęcam do klas ogólnopolicyjnych, do klas strażackich, które dają szansę pozostania w naszym regionie i rozwijania zainteresowań związanych z szeroko rozumianą prewencją i bezpieczeństwem. Od 2 lat jestem w tej szkole, polecam. Ja także.
Witam, prowadzę samoobronę w zespole szkół nr 1 w Kłobucku w ramach przedmiotu edukacja ogólnopolicyjna. Podsumowaniem pierwszego roku jest obóz w Kulach. Jest to dwudniowy obóz, na którym realizujemy rzeczy, których nie możemy zrealizować w szkole. Podsumowaniem drugiej klasy jest obóz w Biskupicach. Jest to już trzydniowy obóz. Uczniowie niekiedy twierdzą, że jest to obóz tak zwany przetrwania. Mam nadzieję, że nasz dzisiejszy dzień otwarty pozwoli uczniom, którzy są przed wielkim wyborem, w wyborze nowego kierunku kształcenia, nowej drogi życiowej. Nasza bogata oferta ma temu służyć. Mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie i zapraszamy do naszej szkoły. A my dziękuję. Przede wszystkim z naszej strony zapraszamy do wyboru przedmiotów przyrodniczych. Interesuje nas przede wszystkim biologia, geografia i byłybyśmy bardzo szczęśliwi, gdyby to były przedmioty wybrane przez przyszłych naszych uczniów na poziomie rozszerzonym. Poznawać, doświadczać wszystkiego, co Cię otacza, zapraszamy do zespołu szkół nr 1. Zespół szkół zawodowych nr 1, oczywiście szkoła zawodowa, jak tutaj widać na załączonym, kształcimy w zawodzie mechanik. Zawód kończy się, jeśli chodzi o szkołę zawodową, specjalizacją M18, również technikum, które też się kończy egzaminem M18 i M12. Zapraszamy jak najbardziej, baza, jak widać, szkoleniowa, wyposażona bardzo dobrze i oprócz tego, co my mamy, również mamy narzędziownie zaplecze i zapraszamy do kształcenia w zawodzie mechanik. No witam Was, chciałem serdecznie zaprosić do nas do szkoły, do pracowni, szczególnie na kierunek związany z obróbką CNC, tak bardzo ogólnie, prawda, bo obróbka CNC to ciężko zawrzeć w kilku zdaniach, o czym to jest. Byliście na dniach otwartych, my byliśmy u Was na promocji i przedstawiliśmy Wam kilka rzeczy związanych z tym, z obróbką, ale przede wszystkim jest to zawód przyszłościowy. Mamy pracownię, która istnieje już od prawie 10 lat, ale w tej chwili jesteśmy w trakcie realizacji dużego projektu realizowanego przez starostwo na zakup nowych maszyn i utworzenie 4 nowych pracowni. Że zawód, no w kilku słowach ciężko powiedzieć, prawda, ale ja serdecznie zachęcam, bo warto. Warto, są to technologie przyszłości. Na pewno nie odbiegamy poziomem kształcenia od innych szkół kształcących w tym samym zawodzie, co pokazują egzaminy kwalifikacyjne, które zdawane są na 100%. Także wydaje mi się, że warto. I rozwijamy się, cały czas się rozwijamy, bo zatrzymanie się w miejscu jest po prostu cofaniem się. Zachęcam. Cześć, nazywam się Wiktor. Zapraszam do szkoły na Zagórzu. Najlepsza szkoła. Jeżeli jesteś zainteresowany tym, aby mieć dobry zawód, wybierz zespół szkół nr 1 w Kłobucku. Zapraszam do szkoły na Zagórzu.